Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Wiszni Małej wziął udział w programie Narodowego Centrum Kultury pod tytułem Dom Kultury Plus – Inicjatywy Lokalne 2021. Jednym ze zwycięskich projektów jest modowa eko-kurtuazja. Wśród przeprowadzonych warsztatów odbyły się m.in. zajęcia z recyklingu odzieży, spotkania dotyczące wizerunku czy minikurs wizażu. Kobiety, które tutaj mieszkają, niezależnie od wieku, mają taki potencjał, który drzemie w ich środku i wystarczy tylko delikatny makijaż, ubiór, który same skomponowały i wola i pokazanie, jak przepięknie można pozować przed obiektywem i mamy tak piękne zdjęcia, że ja jestem wzruszona. Po 2 dniach pracy z nimi jestem naprawdę wzruszona, bo to, co chciałam wyciągnąć ze środka, z bardzo fajnym fotografem, który jest dla mnie po prostu drugą połówką, jeżeli chodzi o pracę, zrobiliśmy to. Przede wszystkim stylizacja. Sama uszyłam te spodnie. Znaczy, przerobiłam. Sama je przerobiłam i no i stylistka pomalowała mnie. Super pogoda, super atmosfera. Na co dzień kobiety są szare, smutne, zaganiane, dużo obowiązków. Na takiej sesji, w takich aranżacjach mogą zapomnieć o tym wszystkim, wydobywając z siebie to piękno, to co mają najpiękniejsze. Bardzo są potrzebne dla kobiet, dla nas. Naprawdę jest to coś wspaniałego i coś innego. Głównym celem warsztatów jest uświadomienie, jak należy wykonywać prawidłowo makijaż, jaką zastosować pielęgnację, aby ten makijaż funkcjonował na skórze jak najdłużej, żeby po prostu siedział, żeby się pięknie zagruntował i żeby też ugruntować taką wiedzę podstawową, jakie nawyki wyeliminować, a jakie nawyki są prawidłowe. Przede wszystkim pomalują się same według moich wskazówek i wtedy mają już taki ogląd po spisaniu wszystkich produktów, które im polecam i przetestowaniu, które im służą, czyli wybierają już sobie jakąś opcję. Wszystkie przedstawione działania mają również pozytywny wpływ na środowisko naturalne.